Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język niemiecki od poziomu B1. Dzisiaj zaczynamy temat związany z mieszkaniem. Zaczniemy od takich prostszych wyrazów i zwrotów. Następną lekcję poznamy, w następnej lekcji poznamy trochę trudniejsze wyrażenia, zwroty, a także całe zdania związane z mieszkaniem. Najpierw krótko o wyposażeniu. Der Tisch, stół. Die Badewanne bedeutet auf Polnisch Wanna, das Sofa, Sofa, die Mikrowelle, Mikrowellenpalufka, der Schrank, Schafa, die Kommode, Kommode, die Lampe, Lampa, das Bett, Łóżko, die Toilette, Toilette, die Dusche, Prysznic, der Kühlschrank, Lodówka, die Spülmaschine, Zmywarka, das Waschbecken, Umywalka, der Sessel, Fotel, das Regal, Regał, der Stuhl, Krzesło, die Waschmaschine, Pralka, der Elektroherd, Kuchenka, und der Spiegel, Lustro. I od razu takie krótkie pytanie. Was gibt es in der Küche? Und zum Beispiel. In der Küche gibt es einen Elektroherd, eine Mikrowelle und vielleicht einen Tisch und ein paar Stühle. Was gibt es im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer haben wir Bett oder ein Bett und vielleicht noch einen Schrank. Ja? Was gibt es im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer haben wir oder gibt es oder sind oder ist. Ja? Also im Wohnzimmer gibt es ein Sofa und einen Fernseher. Ja? Und vielleicht noch ein Regal und einen Sessel. Auf diese Art und Weise bauen wir verschiedene Sätze, wenn es um Wohnung geht. Ja? Und welche Möbel hast du in der Wohnung? A jakie meble ty masz w mieszkaniu? Beschreibe bitte kurz. Opisz krótko. Das ist erste Hausaufgabe. To jest pierwsze zadanie domowe dotyczące pierwszej części naszej lekcji. Druga część naszej lekcji jest związana z trochę z wynajmowaniem mieszkania, także z kosztami i z utrzymaniem mieszkania. Im Voraus bezahlen, czyli płacić z góry. Warmmiete to jest czynsz z ogrzewaniem i kosztami dodatkowymi. Wohnfläche, powierzchnia mieszkania. Die Wohnung kündigen, czyli wypowiedzieć umowę najmu mieszkania. Ab sofort mieten, czyli wynajmować od zaraz. Wie ist die Wohnung gelegen, czyli jakie jest położenie mieszkania. Das Fenster geht auf den Hof, czyli okno wychodzi na podwórko. Czyli okno z widokiem na podwórko. Das Zimmer mit dem Blick auf die See, czyli pokój z widokiem na morze. Einen Mietvertrag abschließen, zawrzeć umowę najmu mieszkania. Einen Mietvertrag unterschreiben, czyli podpisać umowę najmu. Wie hoch sind die Nebenkosten? Jak wysokie są koszty dodatkowe? Nebenkosten, czyli te nasze koszty dodatkowe. Strom und Heizung gehen extra, czyli prąd i ogrzewanie płatne osobno. I vermieten, czyli wynajmować komuś. W związku z tymi zwrotami jest drugie zadanie domowe, czyli mamy zapytać, gdzie można znaleźć informacje o mieszkaniu oraz ile kosztuje wynajęcie mieszkania i co powinno mieć bądź co powinno być w mieszkaniu. I tutaj przydadzą nam się również zwroty, słówka z pierwszej części. I to wszystko na dziś. Zapraszam Was do kolejnej lekcji już za tydzień.